Agnieszka Chlewicka-Bacy, witam państwa. Szanowni państwo, szczepionka przeciw COVID-19 to gorący i bardzo ważny temat na całym świecie. Niektórzy z nas z niecierpliwością czekają na dzień, w którym będą mogli się zaszczepić, tym bardziej, że na dzień dzisiejszy szczepionka wydaje się być jedyną drogą powrotu do normalności po pandemii. W dzisiejszym programie chcielibyśmy państwu przybliżyć temat szczepień. Zaproszenie do naszego studia przyjął pan dr Dawid Serafin, właściciel specjalistycznego Centrum Medycznego Serafin Clinic, punktu szczepień przeciwko COVID-19 w Gliwicach. Tak. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. W styczniu ruszyły powszechne szczepienia całego społeczeństwa. Powszechne, czy to znaczy obowiązkowe? Nie, szczepienia nie są obowiązkowe. Szczepienia są kwestią dobrowolną. Natomiast my, lekarze, specjaliści, oczywiście namawiamy do jak największej grupy osób, po to, aby się zaszczepić, bo właśnie dzięki temu najszybciej poradzimy sobie z pandemią, najszybciej wrócimy do restauracji, najszybciej wyjedziemy na wakacje i w końcu ściągniemy maseczki. Raczej nie ma upatrywać, nie możemy upatrywać jakiejś nadziei w innej drodze niż szczepionka. No inna droga jest bardzo smutną drogą. Oczywiście my naturalnie możemy przechorować populacyjnie tą chorobę, natomiast koszty będą olbrzymie, ponieważ ilość zgonów będzie zatrważająca. Panie doktorze, czy szczepienie można zakupić we własnym zakresie? Czy możemy się zdecydować w każdej chwili, mamy pieniądze, możemy zapłacić i się zaszczepić? Myślę, że byłaby to najprostsza droga, natomiast mogłoby to zostać również wykorzystane w sposób dość mocno nieuczciwy. Dlatego bardzo mądrze zostało tak rozporządzone poprzez Unię Europejską oraz we współpracy ze wszystkimi świata, krajami na świecie, aby szczepionka była zakupywana przez dany rząd i ona równo rozdzielana po poszczególne punkty szczepień. Czy um, decydując się na szczepienie przeciwko COVID-19, musimy się jakoś specjalnie przygotować do tego? Z pewnością osoby starsze, które przygotowują się do szczepienia. W chwili obecnej jesteśmy przed szczepieniem tak zwanych seniorów, czyli osób powyżej 80 roku życia, hmm. potem 70 roku życia. Takie osoby często są schorowane, czyli mają tak zwane choroby współistniejące. W takim przypadku, aby proces szczepień mógł przebiegać możliwie Najszybciej i najbardziej sprawnie, zalecane jest skontaktowanie się ze swoim lekarzem rodzinnym, który wydaje opinię, czy biorąc pod uwagę choroby współistniejące, nie ma przeciwwskazań do szczepień. Poza tym nie ma konieczności w jakiś sposób stosować diety, aktywności fizycznej, zwolnień z pracy, bo szczepienie jest z punktu widzenia medycznego mało inwazyjną procedurą, która trwa dosłownie kilka chwil i zaraz po szczepieniu, po oparciu, Obserwacji można wrócić do normalnych czynności. Czy po szczepieniu powinniśmy czegoś unikać? Nie ma takich zaleceń na chwilę obecną. Na pewno zalecana jest obserwacja samego, mm -hmm. o, samego siebie. Czy nie występują jakieś objawy, niepożądane bóle głowy, zawroty, które można by wiązać właśnie ze szczepieniem? Kto nie może skorzystać z tego szczepienia? Pomimo chęci. Jakie są przeciwwskazania do skorzystania z tego szczepienia? Na chwilę obecną nie ma przeciwwskazań do skorzystania ze szczepienia. Jest to szczepienie bezpieczne, zostało przebadane na kilkudziesięciu tysiącach osób. Mamy pewne priorytety w szczepieniu. W pierwszej kolejności, oczywiście, szczepione są osoby starsze, mm. potem osoby, które mają wysokie ryzyko kontaktu z osobami chorymi, w późniejszym etapie osoby zdrowe. Również zostały wydane rekomendacje, że szczepienie u kobiet w ciąży jest bezpieczne. Więc na dzień dzisiejszy nie ma przeciwwskazań chorobowych, które by wykluczały? Są przeciwwskazania, są to mhm. przeciwwskazania, które są prze przeciwwskazaniami tu i teraz. W sytuacji, kiedy dana osoba, na przykład jest w trakcie aktywnej choroby, przeziębienia, tak. w przypadku kiedy ma infekcję wirusową, w przypadku kiedy ma rzut chorobowy przewlekłej choroby, wtedy na pewno szczepienie jest odraczane do momentu, kiedy może być bezpiecznie przeprowadzone. Przed zaszczepieniem pacjenta odbywa się kwalifikacja. Proszę powiedzieć, jak wygląda taka kwalifikacja przed jest szczepieniem? To przed szczepieniem, przed każdym szczepieniem, tak. pacjent musi być badany, Czyli mierzy się ciśnienie, zmierzy się temperaturę, zbiera się wywiad ogólny dotyczący ewentualnych chorób, które mogą występować w momencie szczepienia. Zapewne pacjent jest osłuchiwany i po takim badaniu ogólnym, lekarskim, pacjent może zostać zaszczepiony. Czy takie szczepienie jest bolesne? Sam miałem szczepienie i mogę potwierdzić, że nie boli. Jest to szybkie, krótkie ukłucie. Objętość preparatu jest niewielka i myślę, że nie trwa dłużej aniżeli 3-5 sekund. Czy po szczepieniu pacjent musi jakiś czas zostać w placówce? No. I boimy się wstrząsu, o których w mediach też jest głośno. Czy jak, czy to się często zdarza? Jak możemy tego uniknąć? Na chwilę obecną w Polsce jest jeden przypadek pacjenta, który doznał wstrząsu anafilaktycznego po szczepieniu na 250 tysięcy osób. W przypadku, o ile dobrze pamiętam, w przypadku całej Europy, gdzie zaszczepiono już no, kilkadziesiąt kilka milionów pacjentów, wstrząsów było chyba 8 i w przypadku każdego szczepienia, każdego preparatu podanego łącznie z podaną aspiryną, może dojść do wstrząsu anafilaktycznego, tak zwanej reakcji alergicznej, bo niczym innym to nie jest, które jest nadmiernie wyrażona przez organizm. I dlatego po szczepieniu my zalecamy i, i, i staramy się obserwować pacjentów przez pierwsze 15 minut, czy nie dochodzi do reakcji, bo właśnie w tych pierwszych 15 minutach można już zauważyć Symptomy, które mogą wskazywać na wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego. Jeżeli chodzi o dawki tych szczepionek, ile jest dawek tej szczepionki i po której dawce, kiedy jest nasza odporność najwyższa? W przypadku szczepienia przeciwko. COVID-19, mamy obowiązek wykonania dwóch szczepień: pierwszą w ustalonej dacie, następną po 21 dniach, i dopiero po drugiej dawce uzyskujemy długofalową odporność, mm -hmm. czyli nabywamy takiej zdolności wytwarzania przeciwciał, że w sytuacji, kiedy będziemy mieć kontakt z tym wirusem, to nasz organizm będzie na tyle przygotowany, by móc przeciwdziałać i mm -hmm. powstrzymać ryzyko wystąpienia choroby 21 dni musi upłynąć przed podaniem drugiej dawki czy to jest taki sztywny okres czasu nie możliwość zaszczepienia jest Najwcześniej 21 dni po podaniu pierwszej dawki. Może być to 23, może być to 25, 28 dni. Jest to ruchome, ponieważ my po pierwszej dawce nabywamy już odporności, natomiast ona z czasem wygasa. Ona nie wygasa po 21 dniach. Myślę, że jeszcze nie do końca zostało to ocenione, natomiast aby utrwalić tą pamięć immunologiczną i zdolność do wytwarzania przeciwciał przeciwko COVID-19, konieczne i bezwzględnie powinno się wykonać drugą, drugie szczepienie, czyli podanie drugiej dawki. Tutaj nasuwa mi się jeszcze takie jedno pytanie, czy drugą dawkę musimy przyjąć w tym samym miejscu, w którym przyjmowaliśmy pierwszą? Tak, ponieważ tak został skonstruowany Narodowy Program Szczepień. Cały program został bardzo mocno przemyślany. Są odpowiednie programy które, programy rządowe, które kierują pacjenta, wydawają, wydają elektronicznie skierowanie, i jeżeli pacjent został zaszczepiony w danej placówce, druga placówka, drugie szczepienie musi zostać wykonane bezwzględnie w tej samej placówce. Proszę powiedzieć, czy pacjent po szczepieniu otrzymuje jakiś dokument? Czy jest to już jakoś zaznaczone, że jest szczepiony? Tak. Takim dokumentem jest w pierwszej kolejności karta informująca o tym, że przebyliśmy szczepienie. I zostaje to odnotowane jednocześnie w naszym profilu pacjent.gov.pl, gdzie również możemy mieć wgląd, jaki został nam podany preparat, oraz kiedy zostało wystawione skierowanie na szczepienie. I każdy może się tam zalogować i widzieć przebieg szczepienia. Po drugim szczepieniu, jak podejrzewam, otrzymamy e, uzupełnienie tej karty o kolejny wpis z datą drugiego szczepienia i jak zostało nam również zapowiedziane, bo jeszcze nie było takiego faktu, otrzymujemy e, odpowiedni paszport. Podejrzewam, mhm. że będzie to paszport międzynarodowy, który. Być może w sytuacji, kiedy pojedziemy na przykład na wakacje do Hiszpanii i dany hotel będzie wymagał od osób przebytego szczepienia, to taki paszport będzie dokumentem, że jesteśmy już zaszczepieni. Panie doktorze, czy są już prognozy, jak długo będziemy odporni na koronawirusa po szczepieniu? Jak wiemy wszyscy, pandemia jest czymś nowym. Nie tylko dla nas, zwykłych ludzi, ale również dla, dla medyków, którzy zajmują się wysokospecjalistyczną diagnostyką epidemiologiczną, oceną działania wirusa, ten temat również jest bardzo świeży. I my, my specjaliści, szacujemy, że odporność będzie nabywana długofalowo. Podejrzewamy, podejrzewamy również, że. To, co ostatnio w mediach pojawiała się informacja o odmianie brytyjskiej wirusa, tak. że również ta szczepionka będzie wytwarzać tak zwaną odpowiedź krzyżową, czyli zdolność do odpowiedzi na inne odmiany wirusa. Dzięki temu, jak podejrzewamy, bo pewnie to dopiero zauważymy w przebiegu szczepień, ta odporność będzie długofalowa, czy będzie trwała rok czy pięć lat, tego nie wiemy. Mhm. Natomiast sądzimy, że no na pewno rok, dwa, trzy, pięć lat jest szansa, że nabędziemy tą odporność. No to są bardzo pozytywne informacje. Miejmy nadzieję, że sprawdzą się. Proszę powiedzieć, co w przypadku szczepień dla osób, które już przeszły COVID. One mają jakiś czas swoją naturalną odporność, zdobyły ją, nabyły. Co z nimi? Czy one też się powinny szczepić? Jak najbardziej. Takie osoby również powinny się zaszczepić, ponieważ e, ja osobiście znam przypadki pacjentów, którzy przebyli COVID-19 po dwóch, trzech miesiącach od, e, o, po przechorowaniu, czyli mm -hmm. po wyzdrowieniu, e, w ocenie przeciwciał, czyli tych naturalnych e, e, virus killerów, e, po badaniu z krwi okazało się, że ich miano jest Znikome. Oczywiście one może wzrosnąć e, po po, po kontakcie ponownym z wirusem, natomiast nie mamy te, tej pewności. Najbardziej kontrolowalną i możliwą do przewidzenia formą odpowiedzi i naszym zabezpieczeniem jest właśnie szczepionka. I wszystkich zachęcam do tego, również jeżeli przebyli COVID-19, aby również zaszczepili się, bo są też dodatkowe plusy wynikające mm -hmm. ze szczepienia. Nabędziemy odpowiedni paszport, bo Wyjeżdżając właśnie za granicę, na przykład do tej wspomnianej wcześniej Ach. Hiszpanii, jeśli poinformujemy, że jesteśmy ozdrowieńcami, to w żaden sposób nie jesteśmy tego w stanie udokumentować. Natomiast, będąc szczepionym, no, prawdopodobnie będziemy mogli korzystać ze wszystkich możliwych dostępnych um, przyjemności nadchodzącego lata. Właśnie, jeżeli jesteśmy przy korzyściach wynikających ze szczepienia, to o czym pan doktor mówi, paszport, no to jest bardzo istotna sprawa i kluczowa dla, dla wielu ludzi. Jakie jeszcze korzyści mamy? Przede wszystkim zdrowie, własne życie. Musimy pamiętać o tym, że COVID-19 to jest potworna choroba. To jest choroba, która zabija ludzi, to jest chora, choroba, która zdziesiątkowała populację całego świata. Jest to choroba, która przebiega bardzo nieprzewidywalnie. Są osoby w wieku 39 lat, które bezpośrednio w wyniku infekcji koronawirusem w szpitalu po prostu umierają. Ta osoba jest bardzo niebezpieczna dla osób starszych, więc w sytuacji, kiedy zaszczepimy się, mamy duże szanse właśnie uchronić nasze zdrowie przed tymi bardzo poważnymi i ciężkimi powikłaniami tej infekcji. Argumentem, że ktoś jest młody i zdrowy nie jest to dobry argument przeciwko szczepieniu na koronawirusa. Taka dość mocno medialna sprawa, pani profesor, która opiekowała się na co dzień pacjent, pacjentami w jednym z oddziałów covidowych w Katowicach, osoba niewiele starsza ode mnie, po wielu miesiącach pracy, bardzo skrupulatnej dezynfekcji ciała, miejsca, rąk, miejsca pracy, stosowania wszystkich środków zabezpieczających, niestety zachorowała. I w bardzo ciężkim stanie, niestety, ale była leczona pod respiratorem. I ciężka praca jej kolegów pomogła jej po prostu wyjść z tej, z, tej, z, tej, z tej choroby. I teraz jest ambasadorem tak naprawdę um, Śląskiej Izby Lekarskiej, namawiającej do tego, aby mimo wszystko walczyć z tą chorobą, bo również młode osoby mogą bardzo ciężko zachorować. Panie doktorze, Pana placówka medyczna jest jednym z punktów szczepień przeciwko COVID-19 w Gliwicach. Jak wygląda procedura rejestracji um, do szczepienia? Kiedy i gdzie możemy zgłosić swoją chęć? Tak, są przygotowane odpowiednie numery kontaktowe przez mhm. Ministerstwo Zdrowia, również można y, próbować korzystać y, z y, portalu pacjent.gov.pl, ale chyba najprostszą drogą jest kontakt poprzez naszą stronę internetową. Y, są to tematy, które my na bieżąco udoskonalamy. Również po kontakcie telefonicznym jesteśmy w stanie poinformować i poinstruować, jak wygląda ścieżka rejestracji. Mhm. Docelowo, ponieważ przewidujemy, że szczepienia będą trwały miesiące, planujemy w taki sposób udoskonalić formułę szczepienia, aby pacjent w ogóle nie musiał ruszać się z domu. Natomiast to jest na etapie przygotowań i myślę, że w momencie kiedy będziemy już gotowi, będzie to e, odpowiednio wdrożone i przygotowane dla pacjentów. Na chwilę obecną podsumowując, pacjent może na własną rękę zarejestrować się w odpowiednim punkcie e, poprzez kontakt z danym punktem, czyli dzwoniąc na przykład do nas lub Kontaktować się już z punktami ministerialnymi, telefonami ministerialnymi, i wtedy jesteśmy losowo przydzielani mm -hmm. do jakiegoś punktu. Czasami te punkty są oddalone, czasami te punkty są od nas mm, no, nie po drodze, że tak powiem, bo nie ma żadnego. Klucza, którym ministerstwo się posługuje, jedynie wolne miejsca. I można powiedzieć, że wtedy pacjent wrzucany jest w taką lukę, dziurę, termin, gdzie jest dostępny termin, i mogą być to miejsca, na przykład od naszego domu, mocno oddalone. Natomiast dzwoniąc do nas, bezpośrednio można już umówić się na konkretną datę szczepienia w danym ośrodku. Jeżeli Państwo chcą mieć pewność, że będą zaszczepieni w gliwicach blisko domu, lepiej zwrócić się bezpośrednio do placówki, w której chcą Państwo skorzystać z tego szczepienia. W każdym punkcie medycznym, w każdej przychodni w gliwicach nie możemy się zaszczepić. Są tylko wybrane punkty tych szczepień. Tak. Ministerstwo dopuściło tylko niektóre placówki do tego, aby mogły być. Brać udział w Narodowym Programie Szczepień. Są to placówki, które muszą spełniać wyśrubowane normy i wymogi ministerialne co do szczepienia, zdolności przechowywania szczepionek, umiejętności szczepienia, dostępności lekarza, odpowiednio przygotowanej rejestracji. My te wszystkie punkty spełniamy i dzięki temu właśnie zostaliśmy włączeni do programu, narodowego programu. Szczepień. Porozmawiajmy jeszcze. Proszę podać terminy, które teraz y, będą nas obowiązywały, jeżeli chodzi o pierwszą grupę, y, która będzie mogła być zaszczepiona. Kiedy to nastąpi? Jeżeli chodzi o. Szczepienia i terminy szczepień jesteśmy dopiero przed dzień rozpoczęcia rejestracji. My faktycznie zbieramy już i informujemy pacjentów o możliwości szczepień, natomiast ministerstwo dopiero w dniu 15 stycznia umożliwia placówkom rejestrację pacjentów na odpowiednie godziny celem wykonania szczepienia. Więc dokładne szczegóły. Kiedy będziemy mieć dostępne terminy, dowiemy się my, jako placówka, dopiero również jutro. Bo jutro Ministerstwo Zdrowia włą włącza jak gdyby odpowiedni program internetowy, który podaje tak zwane sloty przedziałowe, czyli godziny, w których pacjent może być szczepiony. Od 15 stycznia rejestrować mogą się seniorzy. Tak. Od 15 stycznia rejestrujemy seniorów e, powyżej 80 roku życia, powyżej 90 roku życia są to osoby, które są na liście priorytetowej mm -hmm. w przypadku kiedy dana lista nie zostanie w pełni wykorzystana, bo mamy świadomość tego, że ilość szczepionek nie jest e, nieograniczona. My tak. też musimy dbać o to, aby dbać o, aby każda dawka była odpowiednio wykorzystana. Każda placówka która wyszczepi pełną listę swoich zarejestrowanych seniorów, i jeżeli pozostaną jeszcze sloty, Ministerstwo Zdrowia również dopuszcza wyszczepianie jeszcze osób z tak zwanej grupy zero, czyli z personelu medycznego, bo jak niestety wiemy, nie wszyscy lekarze, którzy są w pierwszej linii kontaktu z pacjentami, zostali wyszczepieni, więc tutaj też będziemy się realizować. Kolejne terminy przed nami. Na bieżąco na pewno będziemy informować w naszej telewizji, jak możemy się zgłosić do, do szczepienia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Czy na sam koniec pan doktor chciałby jakoś zaapelować do naszych słuchaczy i telewiców? Tak, bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i drodzy Państwo, to co mogę powiedzieć, to sam podchodząc do szczepienia, przede wszystkim zająłem się bardzo dogłębną analizą materiałów medycznych, publikacji, które oceniały w sposób bardzo obiektywny to, czy szczepienia są bezpieczne. I Analizując całe, całą dokumentację zarówno przebiegu e, przygotowywania szczepionek, oceniłem, że jest to forma bardzo bezpieczna i potwierdzają to światowi eksperci. Dzięki takiej formie, moi drodzy, już niedługo wrócimy do normalności. Wystarczy się zaszczepić. Dziękuję bardzo. Dziękuję.